armia. To jest także czas, w którym kręciłem z moimi najlepszymi przyjaciółmi ten film, który był czasem dosyć szmatławym w Polsce. 83 rok, poza octem i musztardą, jak wiemy i pamiętamy, niewiele tu było, a nas los szczęśliwy, aktorzy mają czasem taki fart, zagnał do Budapesztu, czyli bardzo podobnego miasta do Przemyśla, i tam spędziliśmy cały miesiąc degustując takie o buteleczki, które umilały nam bardzo czas wczesnego powojnia, mówię oczywiście o powojniu stanu wojennego. Te mundury budzą we mnie dzisiaj największy sentyment. Spędziłem w nich ponad 3 miesiące, część w Polsce, część w Budapeszcie, i one przyrosły do nas nieomal, że były no, takim fragmentem naszego stałego ubioru w tym czasie. Poczucie humoru, bliskość tej kultury, tego kawałka ziemi, to także ten film, to jest przyjaźń z Januszem Majewskim, z którym do dziś utrzymuję żywe kontakty, i kręciliśmy także kilka filmów z tego pogranicza wspólnie. On pochodzi z Lwowa, moja matka z Lwowa. Wszystko to razem to jest Galicja, to jest to miejsce, ten czas. Drodzy Państwo, będziemy dzisiaj pili wino i chcę Państwu tylko powiedzieć, że z tych win, które dzisiaj spróbujemy, to będą wina portugalskie, i białe, i czerwone. Białe Vinho Verde, które w ciepłe lato pije się bardzo chętnie, które ma niedużą zawartość alkoholu, a jest niesłychanie świeżym, rześkim winem białym. Czerwone wino portugalskie różni się od wielu innych tutaj stojących na półkach, bowiem Portugalia jeszcze 10-15 lat temu produkowała wyłącznie porto, słodki, wzmacniany alkoholem produkt winny, natomiast od tych 15 lat produkuje wina także łagodne, i one mają swoje endemiczne szczepy, są niesłychanie słoneczne, bardzo prawdziwe, tym się dzisiaj będziemy raczyć. A poza tym chcę Państwu powiedzieć, że znajdą tu Państwo ponad 500 win z całego świata, o których Leszek Państwu będzie opowiadał, bowiem pilnie uczy się i każdego dnia powiększa swoją wiedzę winiarską. To jest prawdziwa pasja i to jest coś szczególnego, zwłaszcza dla człowieka, który miał do tej pory przez ulicę kontakty z zupełnie innym typem alkoholu, który w Polsce jest czymś o wiele naturalniejszym, aniżeli produkt sfermentowanego owocu Vitis vinifera. Ale dzisiaj można powiedzieć, Leszek jest monopolistą, jeśli chodzi o wszelkie rodzaje trunków. Dzisiaj przeszedł do świata win, ledwie paręnaście kroków przed ulicę, ale w jego życiu jest to także no, milowa, mogę powiedzieć, przeprawa. Dla mnie, drodzy Państwo, jak powiedziałem, rzecz absolutnie mistyczna. Ten rynek to tak, jakbym słuchał opowieści swojego ojca. Miałem rodziców starych i tych opowieści nie wszystkie były przez niego dobrze zapamiętane z tego czasu. Proszę pamiętać, że urodził się w 1908 roku. Dla wielu jest to data zupełnie abstrakcyjna. Dla mnie, jako małego chłopca, także było to nie do pomyślenia. W 1955 przeżył bardzo ciężki wypadek, który go także pozbawił części pamięci. Wielu swoich sióstr i braci nie pamiętał, zwłaszcza że ich było 11 w rodzinie. Dzisiaj odwiedziłem i groby swoich bliskich, ale także i karczmę, którą dziadkowie prowadzili tutaj dzisiaj, jak się dowiedziałem, w domu Biura Wystaw Artystycznych. Tak, to była karczma dziadków. Trochę przestraszyłem panie, które tam opiekują się wystawą. Myślały, że przychodzę odbierać jakieś swoje lenna dawne, ale żadnych takich zapędów nie mam. W każdym bądź razie to są przeżycia duże. Byłem także we Fredreum na górze w zamku i odwiedziłem scenę, na której i mój ojciec, i mój stryj, i krzestny ojciec Kazio Opaliński, bardzo słynny i dobry polski aktor, przygarnięty przez rodzinę mojego dziadka jako sierota, spędził tu także swoje dzieciństwo. Także jak widzą Państwo, świat jest mały i
praktycznie nie wykracza poza granicę. Co ty nasz człowiek jest? Jestem swój. Pan pozwoli. Ja jestem z Federem właśnie. Panie prezesie. Dzień dobry, miło mi. Bardzo miło. Byliśmy właśnie na Grandu. Ponieważ pan o Federowie wspomniał, my jesteśmy tu nie bez Federy, nie bez przyczyny, bo doskonale pamiętamy i stryja, i ojca. To nie wierzę. I miałam okazję jeszcze grać z wujem opalińskim, z stryjem pana. I tu jest stulecie i 125-lecie, a my już mamy 145 lat. Ja mam nadzieję, że kiedyś pan do nas przyjedzie. Muszę jeszcze troszkę zestarzeć, dopełnić tych dat. Bardzo się cieszymy, że mamy okazję. Serdecznie, bardzo panu dziękuję.